Namaste, Mario Bukarty z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, dzień dobry. Z ogromną ulgą mogę dzisiaj przygotować ten film, ponieważ wcześniej nagrałam sekwencję liczb w formie shortów, czyli tych króciutkich filmów na TikToka, na Instagram, ale również tutaj na YouTube. I muszę ci powiedzieć, że przedstawienie tej wiedzy w tak krótkiej formie uważam za Zbezczeszczenie czegoś wielkiego. Dokładnie takie miałam odczucie: takie spłycenie, kompletne tej pięknej. Wyższej wiedzy, wyższej magii w formie takiego króciutkiego filmika, wyrwanego kompletnie z kontekstu. To jest ogromna sztuka, przygotować te filmiki w takiej krótkiej formie. Teraz na szczęście mamy również ten format długich filmów, i cieszę się, że jest tylu wspaniałych ludzi tutaj na świecie, którzy. Biorą sobie ten czas, aby coś zgłębić, a nie tylko powierzchownie coś tam usłyszeć i przerolować. I mogę Ci zagwarantować, że właśnie takie długie filmy są tymi, na których powinniśmy się koncentrować. Ponieważ filmiki takie krótkie, przewijane, tak spłycają umysł, że jeżeli będzie to dalej funkcjonować przez kolejne lata, to nie dziwię się, że w Stanach Zjednoczonych już kilka lat temu był plan, jak ma się zachować policja, wojsko i wszystko inne w momencie inwazji zombie. Wtedy uważaliśmy ten plan za szalony, ale jak widzimy, jak spłyca się, Ludzkość, albo jak ludzkość pozwala się spłycać, to może to być przerażające i takie plany nagle stają się bardzo, bardzo realne. No ale zaczynajmy temat y, anielskich liczb, anielskich przekazów. Ostatnio skończyliśmy na dziesiątce. No i dzisiaj kontynuujemy od 11 do 21. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Jest to bardzo, bardzo piękna wiedza, i mimo tego, że mamy dłuższy film, to będzie to i tak spłycone, ponieważ na temat każdej, każdej z tych. Cudownych, z każdego z tych cudownych anielskich przekazów moglibyśmy rozmawiać wiele, wiele godzin. Postaram się jednak powiedzieć Ci wszystko to, co ważne, co najważniejsze. A jeżeli masz jakiekolwiek pytania do tego tematu, to na dole jest takie miejsce na komentarze. Tam można zadawać pytania i ja w miarę możliwości staram się na nie odpowiadać. 11. Jeżeli bierzesz udział w ceremoniach ze mną, to już masz całą tą symbolikę w małym palcu. Ale powtórzymy troszeczkę dzisiaj tych przekazów, aby popatrzeć na nie troszeczkę z innej strony. Czyli z tej strony, jak siły wyższe komunikują się z nami w formie tych powtórzonych cyfr, wyjątkowych liczb, liczb tzw. Tak anielskich, czyli na przykład 11:11. 11 albo 111,11, ,11, albo 111,10, czyli ta jedenastka gdzieś tam jest obecna. jest bardzo, bardzo pięknym przesłaniem od siły wyższej, ponieważ od razu kojarzy nam się z energią anielską. Od razu odczuwamy te świetliste istoty wokół nas, gdzie tylko widzimy 11:11, 11, to coś w nas wzrasta. Oczywiście jest to również związane z tą starożytną symboliką zawartą w kartach Tarota, czyli w wielkich arkanach wtajemniczenia. Jedenastka to oczywiście ochota do życia, ochota do działania, siła albo moc. Ty wiesz, że symbolikę w naszych ceremoniach opieram zazwyczaj na kartach Crowley'a, bez względu na to jakie mamy na jego temat zdanie, to jednak ta symbolika jest najbardziej zbliżona do tej staroegipskiej, czyli tej starej, starej wiedzy Atlantów i na tej karcie 11 Mamy nagą kobietę, która ujeżdża bestię. Ujeżdża takiego stwora, który troszeczkę przypomina lwa, ale ma też kilka głów. I, I ona ujeżdża go z taką radością i lekkością, namiętnością. Oczywiście można tutaj podpinać to pod magię seksualną, pod seksualność i tak dalej, ale ja widziałabym w tym raczej taką siłę i moc, aby. Pokonać bestię, czyli pokonać wszystko to, co nas ogranicza, co nas blokuje, co wywołuje w nas strach, niepewność, obawy. To jest dla mnie jedenastka. Więc jeżeli jedenastka pojawia się w Twoim życiu, to jest to taki piękny, anielski przekaz. W każdej chwili możesz poprosić Anioły Światła o pomoc. Zawsze tę pomoc uzyskasz, zaczynając od banalnych rzeczy, jak znaleźć miejsce na parkingu, do bardziej i dużo, dużo bardziej skomplikowanych. I to pokazuje Ci również, że z pomocą anielską, z pomocą tych istot światła jesteś w stanie pokonać wszystko to, co wywołuje w tobie strach i niepewność. Naturalnie niektóre osoby z nas są tak bardzo wrażliwe, niektóre z Was piszą o tym do mnie, że nawet to, że muszą gdzieś pojechać i muszą gdzieś zostawić samochód, pojechać na zakupy i wiedzą, że tam jest zawsze multum, multum ludzi, a nie czują się na przykład pewnie za kierownicą to już to wywołuje w nich stres czy też znajdzie miejsce na parkingu czy też nie znajdzie i tutaj ta stara zasada zawsze się sprawdza zanim wyjedziesz poproś anioły o pomoc poproś o to żeby nad tobą czuwały w czasie twojej podróży i aby to jedno wygodne miejsce na parkingu się dla ciebie znalazło i gwarantuję ci że to zawsze działa zawsze to są takie banalne rzeczy, ale we wszystkich innych sprawach, tak samo możesz prosić o pomoc i w ten sposób pokonasz tę bestię, pokonasz tego czarnego wilka, pokonasz tego, kto wywołuje w Tobie strach, niepewność, obawy. I to z taką lekkością i radością. Jedenastka oczywiście będzie Ci pokazywać, że siły wyższe czuwają nad Tobą, że są zawsze wokół Ciebie i że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Właściwie zawsze, gdy powtarzają się godziny, na przykład 11.11, 10.10, 20.20, to zawsze jest takie przesłanie, że jesteś we właściwym miejscu i czasie, Pamiętaj o tym, że mamy kilka linii życia. Jeżeli dokonujemy jakiegoś wyboru, to jak gdyby przeskakujemy na inną linię życia, ale gdy jesteś już na tej linii życia i pojawiają się te przesłania, to jesteś we właściwym miejscu i we właściwym czasie, ale przyjmij te przesłania, aby dokonać pewnych zmian, dokonać pewnej przemiany, dokonać pewnej transformacji. Jeżeli więc to 11 ci towarzyszy, Szczególnie w formie powtórzonej godziny, to dokonaj takiej malutkiej zmiany w sobie, żeby bardziej zaufać. Bardziej zaufać w to, że Twój anioł, stróż jest zawsze obok Ciebie, zawsze szanuje Twoją wolną wolę, więc musisz go poprosić o pomoc i wsparcie, jeżeli tą pomoc chcesz od Niego uzyskać. Masz również inne anioły, archanioły do dyspozycji, w cudzysłowie. I możesz je prosić o pomoc, i w ten sposób pokonasz wszystko to, co powoduje w tobie niepewność i strach i uzyskasz więcej siły, mocy i odwagi. Odwagi do tego, aby te trudności pokonać. Jedenastka, przepiękny, przepiękny znak. I pamiętaj, że jedenastka również zawiera w sobie jedynkę. A jeżeli jesteś ze mną na ceremoniach, to wiesz, że jedynka to symbol maga. Maga, który świadomie korzysta ze swojej siły, siły myśli, słów i działań, aby kształtować swoje życie według swoich marzeń, wyobrażeń i pod pieczęcią siły wyższej. Więc stań się tym świadomym magiem. Jeżeli to właśnie 11 ci o tym przypomina, to jest takie. Podkreślenie tej siły maga, która jest w tobie, bo jako człowiek masz ogromne możliwości tutaj na Ziemi, jeżeli odrzucisz wszystkie bariery, które są w twojej podświadomości i które powodują, że czujesz się malutka, malutki, niepewna, niepewny albo zagubiona, albo zagubiony. To wszystko można pokonać. I pamiętaj, że ja stoję ze wszystkimi moimi talentami, wszystkimi moimi zdolnościami do twojej dyspozycji. Czy w formie wiedzy wyższej, czyli nasze ceremonie, czy moje e-booki, czy też w formie pomocy indywidualnej, w postaci rytuałów, w postaci przepowiedni, czy w postaci kamieni mocy, talizmanów. To wszystko znajdziesz na obu moich stronach. Idziemy dalej. Jeżeli to dwunastka pojawia się w Twoim życiu, to jest to troszeczkę mniej świetliste przesłanie niż jedenaście. Dwunasta 12, 12, a może 12,12, a może 12-12,12. Dwunastka 12 to w wielkich arkanach tajemniczenia oczywiście wisielec, oznacza to bowiem, że dokładnie teraz jesteś w takiej pozycji, albo to jest przed tobą, to jest ostrzeżenie. Jeżeli dwunastka pojawia się w Twoim życiu, to ostrzeżenie od siły wyższej, od siły anielskiej. Aby zwrócić szczególną uwagę na to, co teraz dzieje się w Tobie albo wokół Ciebie, aby nie znaleźć się w tej pozycji wisielca, czyli szarpać się, szamotać, nie wiedzieć jak dalej. Ktoś ci powie rób to, to robisz to. Ktoś ci powie rób to, to robisz to. To jest również ogromne niebezpieczeństwo w świecie duchowym. Szczególnie jeżeli jesteś osobą, która dzisiaj biegnie do jednej wróżki, jutro biegnie do jakiegoś kocza, pojutrze biegnie na jakieś warsztaty, pojutrze ogląda coś na YouTube, to można wpaść w taką pułapkę, że masz kompletny mętlik w głowie, bo jeden mówi to, drugi mówi to, trzeci ci coś doradzi, a gdzie jest Twoja droga? Gdzie jest to, co czujesz w Twoim sercu? Może być w pewnym momencie taką piłeczką, taką wręcz zabawką dla sił ciemności, że będą Ci tutaj to podsuwać, tutaj to podsuwać, tutaj to podsuwać, a ty się będziesz tak szarpać, szarpać, szarpać w każdym kierunku. Niektóre osoby, które często korzystają z wielu przepowiedni u wielu wróżek, to jest coś, na co zwracam uwagę już od samego początku moich spotkań z tobą: że jeżeli wybierasz jednego przewodnika, to trzymaj się tego jednego przewodnika tak długo, jak długo ci to coś daje, jak długo ci to pomaga, jak długo ci to wspiera. Najgorsze, co można zrobić, to jeżeli masz jedno ważne pytanie, idziesz, do jednego przewodnika uzyskujesz jakieś wskazówki, ale one ci się nie podobają, bo chciałabyś, albo chciałabyś usłyszeć coś zupełnie innego. Pójdziesz do innego, do innego, do jednej wróżki, drugiej, dziesiątej. Każda powie ci coś innego, bo nie każda ma zdolność jasnowidzenia. Niektórzy wróżowie, niektóre wróżki mają zdolność słuchania i potrafią świetnie słuchać, co im opowiadasz, a potem dadzą ci taką wróżbę, która pasuje do twoich oczekiwań, ale która Niekoniecznie jest zgodna z prawdą. I w pewnym momencie możesz być taką piłeczką, którą siły mroku po prostu rzucają. To tutaj, to tutaj, to tutaj, to tutaj, a ty chodzisz tam, tam, tam i już w ogóle nie wiesz, gdzie stoisz. To jest również pozycja wisielca. Takie coś, że masz mętlik w głowie, mętlik myśli, tysiące pomysłów, nie wiesz czym się zająć. Dzisiaj to wybierasz. Zaczynasz żałować, bo nie, może ta druga droga była lepsza, a może ta trzecia była lepsza i po prostu szarpiesz się jak szaleniec, jak taki wisielec, którego na tej karcie powieszono głową w dół. Ukrzyżowano go, a on żyje jeszcze i szarpie się i szarpie w tym bólu, w tym cierpieniu, i nie ma zupełnie pojęcia, co ze sobą począć. Jeżeli więc to dwunastka pojawia się w Twoim życiu, to zadaj sobie pytanie, czy nie masz zbyt dużego chaosu. Myśli, pomysłów, wskazówek. A może bałagan wokół ciebie króluje? To też należy się tym zająć i należy to usunąć. I przede wszystkim, jeżeli znajdujesz się w takiej pozycji wisielca, to najgorsze co można zrobić, to biegać tam i z powrotem. Raz tutaj, raz tutaj. Pamiętasz, mówiłam o tym na jednej ceremonii, że tak biegają owieczki? Najpierw tutaj, naj potem tutaj, potem biegną w jednym kierunku, potem biegną w drugim kierunku. Jeden jakiś impuls wystarczy, już im coś odbija do głowy, nazwijmy to tak, i już lecą w przeciwnym kierunku. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest syndrom owcy, więc na to uważaj. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, która wydaje Ci się sytuacją bez wyjścia, to pamiętaj, że jeżeli wszystkie drzwi są zamknięte, to można wejść oknem. Trzeba tylko znaleźć, gdzie to okno jest uchylone i którędy się przecisnąć. Co to oznacza? Że zawsze są możliwości, których nie widzisz. Czasami potrzebujesz wsparcia, stoję do Twojej dyspozycji, jeżeli tego wsparcia potrzebujesz. Potrzebujesz może impulsu, potrzebujesz rytuału, potrzebujesz jasności, klarowności i dopiero wtedy. Trzeba podejmować decyzje. W pozycji wisielca, najpierw trzeba się uspokoić, a potem popatrzeć na wszystko z innej perspektywy i podjąć mądre decyzje. Najgorsze, co możesz zrobić, to szarpać się, szarpać i w tym szarpaniu się, bieganiu tam i z powrotem, mętliku myśli, podejmować jeszcze jakieś ważne decyzje dla Twojego życia. To na pewno będą one błędne. Idziemy dalej. Trzynastka. Trzynastka jest jednym z bardzo pięknych i bardzo pozytywnych przekazów. Od siły wyższej, od siły anielskiej. Mimo tego, że źle nam się kojarzy. Dlaczego nam się źle kojarzy? Ponieważ w naszej podświadomości zostały zapisane pewne informacje, pewne, pewne, pewne sprawy historyczne, które potem wpływają na nas. Pewne wzory zostały nam przekazane, które niekoniecznie są dobre i pozytywne. Trzynastka oczywiście kojarzy się z piątkiem trzynastego, czyli z historią. Templariusze z tym tragicznym etapem historii templariuszy, i dlatego kojarzy nam się negatywnie. W rzeczywistości jednak trzynastka w wielkich arkanach tajemniczenia również ma taki negatywny przekaz, ponieważ jest to czarny kościotrup, śmierć, która idzie z kosą i kosi wszystko to, co jest gotowe do, do ścięcia. Jeżeli więc w Twoim życiu pojawia się 13 13 albo 13 13 albo 13 13, 13 albo jakikolwiek, jakakolwiek odmiana trzynastki, to jest to przesłanie od siły wyższej aby popatrzeć na twoje życie i zastanowić się co jest gotowe do ścięcia co ci już nie służy co odejść powinno co umrzeć powinno czyli Popatrz na Twoje życie, tak jak gdyby zupełnie z innej perspektywy, tak jakby z pewnym dystansem, i zastanów się, czy pewne zachowania, pewne Twoje nałogi, pewne Twoje nawyki, znajomości z pewnymi ludźmi, to co robisz w życiu, to co robisz w pracy, to jak wygląda Twój związek, czy nie trzeba tu czegoś odciąć? Czy nie trzeba tutaj wziąć takiej symbolicznej kosy i skosić, odciąć to, co ci nie służy? Może różne znajomości oparte na wampiryzmie energetycznym, może jakieś stare blokady, wzory w twoich myślach? To się od razu łączy z tym wzorem, prawda? Trzynastka, nieszczęśliwa, a już nie pamiętamy dlaczego, czyli ten wzór wgrany z historii Templariuszy czyli może są pewne wzory w Twoim życiu, może są jakieś ograniczenia, które Ci nie służą i które odciąć powinniśmy. Czyli trzynastka jest symbolem nowego początku. Coś musi odejść? Aby mogło pojawić się coś nowego. Czyli jeżeli to właśnie trzynastka pojawi się w Twoim życiu, jest to takie dla Ciebie przesłanie: uwolnij się od czegoś, odrzuć coś, odetnij coś i otwórz się na to nowe i piękne. Trzeba czasami coś puścić, aby coś nowego otrzymać. Symbolicznie, energetycznie, ale również w materii tak jest, że wszystko tutaj podlega tym regułom, że coś przychodzi, coś się rodzi i coś odchodzi. I tutaj, może w związku z trzynastką, taka piękna opowieść, albo takie piękne porównanie, które pochodzi z buddyzmu opowiedział je kiedyś jeden z mistrzów buddyjskich. Ja usłyszałam to opowiadanie od mistrza klasztoru Shaolin, Opowiadał on o, o tym, jak patrzymy na dzieciątko, nowonarodzone niemowlę, i patrzymy na człowieka, który właśnie odszedł z tego świata to, co rzuca nam się w oczy. Że to niemowlę jest takie mięciutkie, takie jeszcze nieuformowane, ono jest takie elastyczne, ono jeszcze nie ma wgranych żadnych wzorów, żadnych, żadnych ograniczeń, żadnych barier i przez to jest pełne życia, jest pełne takiej radości życia. A ta osoba, która odeszła, która umarła, gdy patrzymy na to ciało, to to ciało jest sztywne. Po śmierci, co następuje, taka sztywność ciała. I to pokazuje, że ten człowiek umarł, ponieważ on miał w sobie już zbyt dużo tego, co martwe czyli zbyt dużo tej sztywności, brak elastyczności. Jeżeli chcesz więc, Długo żyć. Jeżeli chcesz żyć w szczęściu i spełnieniu, dbaj o to, żeby mieć dużą elastyczność elastyczność Twojego ciała i automatycznie również elastyczność Twojego myślenia, Twojego działania. Elastyczność. Jeżeli zaczynasz żyć według jakichś schematów, wzorów. Stresujesz się, denerwujesz się, napina się Twoje ciało, to zbliżasz się w kierunku śmierci, zbliżasz się w kierunku rozpadu tego, co negatywne. Dbaj więc o to, żeby zarówno Twoje ciało, jak i Twoje myśli były bardzo, bardzo elastyczne. Idziemy dalej. Czternastka. Jeżeli to czternasta 14, 14 pojawia się na zegarku, albo w jakiejkolwiek formie, to właśnie czternastka teraz ci towarzyszy, to przepiękne przesłanie, ale również wielkie wyzwanie. Czternastka to alchemia, to transformacja. To taki moment w Twoim życiu, gdzie dzieją się rzeczy, Często karmiczne rzeczy, pamiętaj, że również w sprawach oczyszczenia karmy możesz liczyć na moją pomoc, również w sprawach przywracania utraconych części duszy możesz liczyć na moją pomoc. Przejdź sobie na moją stronę maria.bukardi.pl i tam masz wszystko dokładnie opisane i w nowościach, i w rytuałach, i w rytuałach świec intencyjnych, wszystko jest dokładnie opisane. I w jaką pomoc mogę Ci zaoferować, jak mogę Ci podać moją pomocną dłoń w każdej praktycznie sytuacji życiowej. No ale idziemy dalej. Jeżeli to właśnie ta czternastka jest obok Ciebie, pokazuje Ci taki moment, że przemieniasz się w coś nowego. Ale każda przemiana jest bolesna. Musisz o tym wiedzieć, że gdy zmieniamy naszą formę, to jest to bolesne. Tak jak z gąsienicy poczwarki powstaje motyl, tak ten moment wydobycia się z tej poczwarki na pewno jest dla tego motyla bardzo trudny. Może również bolesne, dlatego że z takiej pozycji skostniałej, z takiej pozycji właściwie podobnej do śmierci, nagle rodzi się w nowej postaci. Także feniks, który powstał z ognia, powstał z popiołów, na pewno również jako symbol transformacji, była ta transformacja bolesna. Czyli transformacja nie zawsze, ale bardzo często jest bolesna. Czyli są jakieś sytuacje w Twoim życiu, które może nie są takie piękne, nie są takie świetliste, jakbyś chciała, jakbyś chciał, ale pamiętaj, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie i ten moment transformacji w tobie następuje. Zastanów się więc, co należy w sobie zmienić, aby stać się z tej gąsienicy tym motylem, aby rozpościerać Twoje skrzydła? To jest czternastka. Alchemia. Piętnastka! No, jeżeli byłaś, jeżeli byłeś na ostatniej naszej ceremonii, 215, to już wiesz o czym mówię. Piętnastka to oczywiście diabeł, król materii. Diabeł, czyli wszystko to, co negatywne, co cię ogranicza, co cię blokuje, ale również co jest tutaj na Ziemi, tą codziennością, normalnością, co ciągle wystawia cię na próbę. Ciągle próbuje tobą manipulować, próbuje cię kusić, aby cię ściągnąć na manowce, aby cię ściągnąć do bagna, aby cię ściągnąć, ściągnąć do jakiegoś mm, ślepego zaułka. I jak pokonać diabła? O tym mówiliśmy na ceremonii o numerze 215. Oczywiście jest ona dostępna w archiwum, zawsze możesz z niej skorzystać. Ale jeżeli to właśnie piętnastka pojawia się w Twoim życiu, jest to wskazówka ogólnie na świat materii. Czyli może być to czymś pozytywnym, że jeżeli piętnastka się nie pojawiała i nagle się pojawia, to może się pojawić przypływ materialny. Finansowy, czyli bogactwa i obfitości, ale może być również taką wskazówką, że za bardzo jesteś w tym świecie materii, że materia zaczyna cię ograniczać, że w tym momencie, jak ta piętnastka się pojawia, to jesteś w takim momencie, gdzie ta materia zaczyna cię ograniczać, zaczyna cię zniewalać. Więc zadaj sobie pytanie, w jakiej formie odczuwam to, że świat materialny mnie zniewala. Może jestem uzależniona, albo uzależniony od czegoś w materii, od, ym, od konkretnej pracy, od, y, od konkretnej sumy finansowej, od rzeczy materialnych, które zgromadziłeś, albo zgromadziłaś już w twoim życiu. One w pewnym momencie mogą cię zniewalać. Zadaj sobie więc to pytanie. Zapoznaj się głęboko z symboliką diabła, ponieważ diabeł jest niesamowitym nauczycielem. Tutaj bardzo trudno powiedzieć tak w dwóch słowach, co to oznacza. Jeżeli to piętnastka teraz ci towarzyszy, to bądź bardzo uważna, bardzo uważny. Zwróć uwagę na to, że mrok kręci się wokół ciebie. Może czegoś nie widzisz, a ten diabeł po prostu prowadzi cię na manowce. Zadbaj o czystość i krystaliczność. Szesnastka. Jeżeli to szesnastka pojawia się w Twoim życiu, to nie będzie kolorowo. Kolorowo. Ponieważ szesnastka to wieża, to chaos. To wieża Babel, która została zbudowana i która została strącona. Oznacza to, że przed Tobą moment chaosu. Moment, gdzie zostanie coś rozbite, co ma... Pewną strukturę. Ale pamiętaj, że jeżeli coś skostniałego zostanie rozbite, to masz szanse na to piękne i pozytywne. A jeżeli zostanie coś rozbite, co budowałaś albo budowałeś od wielu lat i nagle to się rozpadnie, to również jest szansa na to nowe. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szesnastka to wyzwanie. Szesnastka to również takie wezwanie od siły wyższej. Czy czasem nie trzeba wysadzić w powietrze jakiegoś ołtarza, na którym składasz ofiarę z Twojego czasu, z Twojej energii? Ja wiem, że teraz to jest bardzo symboliczne. Chodzi o to, że może spędzasz z kimś za dużo czasu, może składasz ofiary z Twoich pieniędzy, z Twojej energii na coś, co ci nie służy. Rozbicie starych ołtarzy, rewolucja. To jest szesnastka. Siedemnastka. Jeżeli to siedemnastka pojawia się w Twoim życiu, to przepiękne przesłanie. Jeżeli jesteś ze mną na ceremoniach, to wiesz, że siedemnastka to gwiazda. Nie słuchaj złych doradców, którzy mówią, nie sięgaj do gwiazd. Sięgaj do gwiazd. Oby ci gwiazdka z nieba spadła. Bądź gwiazdą i rozświetlaj drogę dla innych. Siedemnaście. To przepiękne przesłanie, które ci przypomina o twojej sile, twojej mocy, twojej duszy. Jeżeli to Siedemnastka pojawia się w twoim życiu, to może nadszedł czas na przepowiednie u mnie: skąd pochodzi twoja dusza, albo co jest twoim powołaniem tutaj na Ziemi? Siedemnastka to taki piękny znak od wszechświata, że jesteś tutaj w jakimś szczególnym celu. Że możesz osiągnąć wszystko to, czego pragniesz. Gwiazdy spadają z nieba, czyli zdarzają się cuda, i jeżeli to właśnie siedemnastka teraz pojawia się w Twoim życiu, to otwórz się na niespodzianki, otwórz się na szanse, możliwości, których wcześniej nie widziałaś, których wcześniej nie widziałaś. Sięgaj do gwiazd. Osiemnaście. Gotowa, gotowy na osiemnaście? Osiemnastka to oczywiście księżyc. Symboliki naszych ceremonii, symboliki tarota Crowleya, wiesz, że na tej karcie mamy boga Anubisa, który strzeże portalu przejścia do czegoś innego, do czegoś nowego, do czegoś świetlistego, do czegoś, co związane ze świadomością. A osiemnastka to księżyc, czyli podświadomość. Jeżeli ta osiemnastka pojawia się w Twoim życiu, trzeba zadać sobie pytanie, co jest w Twojej podświadomości. Czy kształtujesz swoją podświadomość według tego, co będzie dla Ciebie korzystne, czy też idziesz drogą tego, co już w tej podświadomości zapisane, a co może jest niekorzystne? Czyli czas, aby się zmierzyć ze swoim wewnętrznym mrokiem czas na rytuał archanioła Uriel'a albo rytuał świecy intencyjnej archanioła Uriel'a albo na ym, bransoletkę anielską archanioła Uriel'a albo na kamień mocy archanioła Uriel'a tak 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 archanioł Uriel bowiem pomoże ci zobaczyć w twojej podświadomości wszystko to co należy z niej usunąć bo ci to nie służy czyli wchodzimy w tą ciemność tylko księżyc rozświetla nam drogę no, i to będzie takie spotkanie, które wymaga odwagi. To tak jak taka noc pełni księżyca, a my wchodzimy do gęstego lasu, to różne rzeczy mogą się wydarzyć. To jest praca z podświadomością. Jeżeli to właśnie osiemnastka pojawia się w Twoim życiu, to otwórz się, bo trzeba tą podświadomość oczyścić z tego, co ci nie służy. No, i kolejna dziewiętnastka, i tutaj przechodzimy do tych pięknych i pozytywnych znaków, gdzie właściwie wszystkie są pozytywne, ale niektóre wymagają odwagi, niektóre wymagają podejmowania pewnych decyzji, niektóre wymagają takiego, takiego innego spojrzenia na, na to, co dzieje się w Twoim życiu. Ale jeżeli to dziewiętnastka teraz Ci towarzyszy, no to możesz się. Położyć, e, patrzeć sobie w niebo i śpiewać sobie piosenki. <laughs> Dokładnie, ponieważ dziewiętnastka to symbol słońca, szczęścia i spełnienia, radości, obfitości, bogactwa, tego wszystkiego, co piękne i pozytywne. Jeżeli więc to dziewiętnastka pojawia się w Twoim życiu, to przed Tobą czas, szczęścia. To jest taki moment, gdzie można odpocząć. Odetchnąć, cieszyć się tym, co piękne i pozytywne. To jest również sukces. Czyli jeżeli długo, długo nad czymś pracujesz, to dziewiętnastka zwiastuje ten sukces, że on teraz nadejdzie, on teraz nadchodzi. To może być sukces w każdej dziedzinie, w każdej, ale również ta wskazówka na, na ten sukces materialny. I moim zdaniem, w każdym z tych przesłań, o których dzisiaj mówimy, jest tyle wiedzy wyższej, tyle przepięknych, symbolicznych momentów, że jeżeli jakaś z tych konkretnych cyfr czy liczby się pojawia, to wróci do naszych ceremonii. Bo w ceremoniach masz wszystko to, co ważne, omówione od początku do końca, z dokładnymi wskazówkami, jak iść dalej. Do ceremonii o numerze 19, 119. Niedługo będzie 219, tak, tak, niedługo, niedługo. 190, seria 190. To wszystko, co tam zawarte, będzie dla Ciebie niesamowitą wskazówką. I tak samo przy innych, tych wcześniejszych omówionych przesłaniach. Wracaj do ceremonii, tam jest wszystko, to czego potrzebujesz do szczęścia. Dlatego są to klucze do szczęścia. Dwadzieścia. Jeżeli to dwudziesta, dwadzieścia pojawia się w Twoim życiu, albo dwadzieścia, dwadzieścia, przecinek dwadzieścia, albo w jakiejkolwiek formie 20, to jest to znak na nową erę. Czas, żeby coś nowego pojawiło się w Twoim życiu. Zadaj sobie więc pytanie, co jest Twoim marzeniem, co jest Twoim pragnieniem i wyślij to. Pragnienie do wszechświata, ponieważ dwudziestka pokazuje Ci, że nadchodzi nowa era. I jak nadchodzi nowa era, to możesz ją ukształtować według Twoich marzeń i według Twoich wyobrażeń. Dwudziestka to eon, czyli nowy początek. Nowy początek, ale początek pozytywny. Więc szczególnie, jeżeli jesteś teraz w bardzo trudnej sytuacji życiowej, albo w jakikolwiek momencie, to 20 się pojawia jako przesłanie w danej sytuacji, w danym momencie, gdy o czymś myślisz, to jest to takie piękne przesłanie. Za chwilę nastąpi nowa era. Dokładnie w tej sprawie coś nowego się pojawi, coś pięknego i pozytywnego. Więc głowa do góry. 21. 21 to przepiękna symbolika. Ostatnio towarzyszy nam na naszych ceremoniach, ponieważ jesteśmy w tej serii 200, powyżej 200 i 21 na początku. Więc tą symbolikę myślę, że masz już też w małym palcu. Ale 21, jeżeli pojawia się w Twoim życiu, to jest takie oczko: szczęście, spełnienie. Ale dlaczego? Ponieważ jest to koniec pewnego cyklu i początek nowego. I ten koniec tego pewnego cyklu daje ci szansę na wolność i niezależność, takie głębokie poczucie wolności. A wolność to jest najpiękniejsze, co możemy tutaj przeżyć. W naszym życiu, w życiu człowieka. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to może sobie przypomnieć czasy różowego słonia, jak były obowiązki noszenia masek na twarzy, jak były, były różne zakazy, wszyscy czuli się zniewoleni. Jak tragicznie czuła się cała ludzkość. I co to oznacza wolność? Dlaczego, jak to się wszystko skończyło, to taki boom turystyczny, boom we wszystkich dziedzinach, po prostu, bo nagle znowu ta wolność się pojawiła. 21 to symbol wolności i niezależności i wolności również od wszystkiego tego, co cię kiedyś ograniczało. Jeżeli więc jeszcze teraz Twoje życie nie jest piękne i świetliste, a pojawia się 21, to. Tak jakby nie wiem, jakby woreczek z pieniędzmi spadł ci nagle z nieba tuż przed tobą. Taki to jest znak. Wow, nie martw się. To się kończy, ten etap się kończy. Teraz zaczyna się nowy etap, zupełnie inny. Popatrz, tak jak nasze ceremonie. Od ceremonii o numerze 210, czyli gdzie, gdzie zaczęliśmy tę serię 21 na początku, wszystko się zmieniło. Zmieniło się wszystko w moim życiu kompletnie o 180 stopni. I to jest właśnie ta symbolika 21 to szczęście, spełnienie, brak granic. Uwolnienie się, tak jak ta naga kobieta, która odcina, odcina, odcina wszystkie krępujące ją więzy, i nagle jest wolna, wolna, niezależna, szczęśliwa. Nic jej już nie trzyma, nic jej nie ogranicza, nic jej nie męczy, nie dręczy, nie czerpie z niej energii, nie zniewala jej. To jest 21. I takim pięknym, pozytywnym akcentem kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Pamiętaj, jeżeli masz więcej pytań, które dotyczą tej symboliki, to zapraszam cię na ceremonię na mojej stronie bucardi-maria.com. Tam przy dostępie na 6 dni za tylko tylko i wyłącznie 33 zł, to jest tylko symbolika, symboliczna wymiana, masz dostęp do wszystkich ceremonii. To jest ponad 215 godzin wiedzy wyższej w prostej formie, którą od razu możesz zastosować w Twoim życiu. Tak przyjemna forma, bo po prostu zamawiasz sobie dostęp na 6 dni, nic innego Cię nie interesuje, i oglądasz sobie przez te 6 dni, co chcesz. Jeżeli Ci spodoba, możesz przedłużyć. Nie spodoba Ci się, to nie przedłużasz. Możesz sobie za jakiś czas znowu kupić dostęp na tydzień, na miesiąc czy na rok. Jak chcesz, korzystaj z tych ceremonii, bo to jest najpiękniejsze, co dały nam siły wyższe na naszej drodze. I każda osoba, która zna ceremonię, może to potwierdzić, że jest to najpiękniejszy prezent od wszechświata, który został nam przekazany w nasze dłonie. A szczególnie te nowe ceremonie z tej serii 200, to jest po prostu już wisienka na torcie, wisienka na torcie. Oczywiście zalecam zacząć od tych pierwszych ceremonii, żeby widzieć jak ten proces przebiega, żeby przejść sobie przez cały ten proces tego, tej przemiany twojej wewnętrznej, stania się tym, kim naprawdę jesteś, odrzucenia tych wszystkich blokad, strachów, obaw, niepewności, tej, tej świadomości może ofiary, świadomości owcy to wszystko odrzucasz i idziesz dalej do 21, czyli symboliki wszechświata. Dziękuję. Do zobaczenia do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukarti. I bardzo proszę, napisz komentarz poniżej, czy wszystko zrozumiałaś? Wszystko zrozumiałeś i czy te przesłania podobały ci się, czy cię zainteresowały? A może masz jakieś pytania? To również jest miejsce tam w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko. Opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.